Jest poniedziałek, 30 grudnia. Zapraszamy na wiadomości telewizji Imperium Gliwice. Zmiany na oświatowej mapie Gliwic. Na ostatniej sesji Rady Miasta ustalono, że zgodnie z obowiązującą ustawą wygaszone zostaną szkoły policealne, licea i technika uzupełniające. Podobny los czeka też wybrane zasadnicze szkoły zawodowe wchodzące w skład dużych zespołów. Dwie uchwały miały tak naprawdę charakter tylko porządkujący. Otóż w tych dwóch radni przyjęli likwidację szkół, które de facto już nie istnieją. Od 4, 5, 6 lat uczniowie nie aplikują o te szkoły, o te klasy, o te kierunki. Stąd w naturalny sposób te szkoły zostały wygaszone. To nie koniec zmian. Od września zespół szkół ponadgimnazjalnych przy ulicy Jasnej przeniesie się na ulicę Kozielską. Razem z zespołem szkół ekonomicznych wejdzie w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jest to twór, który również został określony przez nowe rozporządzenie o kształceniu zawodowym, przez nowelizację ustawy o systemie oświaty. I przepraszam za sformułowanie twór, ale jest to nic innego jak nowy zespół szkół w kształceniu zawodowym głównie, ale również nastawionym na kształcenie ustawiczne, a więc takie, które będzie możliwe do realizacji przez całe dorosłe życie. Rekrutacja do szkoły hotelarskiej odbędzie się jeszcze w dotychczasowej siedzibie przy ulicy Jasnej. Natomiast nowy rok szkolny uczniowie obydwu szkół rozpoczną już w budynku przy ulicy Kozielskiej. Tam będą mieli do dyspozycji nie tylko wyspecjalizowane pracownie, ale też zaplecze sportowe, czyli nową halę znajdującą się w sąsiedztwie szkoły. To co ważne, dalej będą kształcić się w swoich klasach, ze swoimi nauczycielami w ramach szkoły, którą rozpoczęli i kontynuują. Tu akurat ustawodawca, parlament wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom całych środowisk szkolnictwa zawodowego, aby w ramach centrów mogły istnieć szkoły dotychczasowe. Połączenie szkół pod jednym szyldem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ma też aspekt ekonomiczny. Utrzymanie jednej, prężnie działającej placówki będzie znacznie mniej obciążające dla budżetu. Nie ma też konieczności dobudowywania nowych pomieszczeń. W latach 80. i 90. do szkoły przy Kozielskiej uczęszczało ponad 1000 uczniów. Dotychczas ostatnie lata i o tym nie można zapominać, spowodowały sytuację, że obydwie szkoły, zarówno szkoła przy ulicy Kozielskiej, jak i przy Jasnej, walczyły o tego samego ucznia. Tu były kierunki gastronomiczne i hotelarskie i na Jasnej były kierunki gastronomiczne i hotelarskie. W tym momencie jedna placówka, jedno centrum będzie walczyło o tego samego ucznia na rynku, który się kurczy. Z roku na rok mamy coraz mniej uczniów. Spokojni o swój dalszy los powinni być również nauczyciele pracujący w reorganizowanych szkołach. Cała kadra nauczycielska etatowo zatrudniona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przechodzi wraz ze swoimi uczniami, ze swoimi klasami. No i to, co pani powiedziała, że młodzież będzie dalej miała gwarancję, że w tych klasach, w których rozpoczęli naukę, dalej będą ją kontynuować. Na razie nie wiadomo, co stanie się z budynkiem przy ulicy Jasnej, dotychczas zajmowanym przez szkołę. Pewne jest, że wymaga remontu, ale jego zakres będzie zależał od tego, do jakich celów ma zostać wykorzystany. Katarzyna Magiera, Telewizja Imperium Gliwice. Już w najbliższy wtorek Sylwester. Najbardziej wyczekiwana i najgorętsza noc w roku. W ferworze przygotowań do zabawy nie zapomnijmy jednak o domowych pupilach, dla których świst petard i sztucznych ogni to nieprawdopodobny hałas. Hałas, na skutek którego zwierzę może nawet tymczasowo ogłuchnąć. Co zatem zrobić z pupilem, który panikuje na widok świetlnej racy? Tu sposobów jest kilka. Wszystko jednak zależy od stopnia zaawansowania lęku. Jeżeli zwierzę jest stosunkowo spokojne, to nie proponuję podawania żadnych leków, tylko zapewnić mu
ciche miejsce, czyli spróbować go, nie wiem, zamknąć w łazience, czy w takim miejscu, gdzie nie ma okien, żeby było ciemno. Jeżeli koty mają jakiś swój własny domek, to można im jeszcze na wejście nałożyć jakieś ręcznicze, tak żeby było ciemno, bo nie tyle dźwięk i hałas ma wpływ na ten strach zwierząt, ale również sam efekt świetlny. Czasami jednak ta metoda zawodzi. Wówczas w skrajnych przypadkach można sięgnąć po medykamenty, jednak nic na własną rękę. Przeciwwskazaniem ewidentnym jest podawanie wszystkiego na własną rękę, bo wiele środków farmakologicznych, które można stosować u ludzi, są bezwzględnie przeciwwskazane u zwierząt. Często niektóre zwierzęta chorują na choroby układu krążeniowego, więc u nich też te leki są przeciwwskazane, czy ewentualnie trzeba zmniejszyć dawkę, więc osoba, która nie ma fachowej wiedzy, nie jest w stanie tego dobrze dobrać. Naszego czworonożnego pupila powinniśmy jednak przede wszystkim dobrze zmęczyć. Długi spacer, najpóźniej o godzinie 20, powinien być na tyle intensywny, by po powrocie do domu zwierzę od razu zasnęło. Każdego roku setkom zwierząt udaje się jednak uciec z domów i posesji. Doktor Gacławski przyznaje, że 1 stycznia ogłoszeń pod nazwą „Zagubiono pupila” jest coraz więcej. Czworonoga warto zatem wyposażyć w adresówkę, a także w chipa. Często po adresówce zdecydowanie łatwiej i szybciej złapać to zwierzę, bo jeżeli je tylko ktoś znajdzie, to od razu ma kontakt bezpośrednio do właściciela. Z chipem jest tak, że musi się udać do lekarza weterynarii bądź schroniska, ktoś musi ten chip odczytać. Jeżeli nasz pupil nie powrócił jednak do domu, czas wszcząć poszukiwania. W tym celu nie zapomnijmy odwiedzić miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego najczęściej przewożone są wałęsające się samotnie zwierzęta. Martyna Kolęba, Telewizja Imperium Gliwice. Nie wiadomo, czy doczekamy się w Gliwicach białej zimy, ale wiosna na pewno będzie zielona. ZDM nasadziło w tym roku około 300 drzew i blisko 18 tysięcy krzewów. Każdego roku tego typu akcje są przeprowadzane, bądź wymieniamy stary drzewostan na nowy, ale przede wszystkim kierujemy się zasadą taką, aby te nowe nasadzenia, które pojawiają się w pasach drogowych, nie tylko były estetyczne i miłe dla oka, chociaż też jest to dla nas priorytetem, ale również, a może przede wszystkim, aby nie stwarzały zagrożenia dla kierowców, nie sprowadzały jakiegoś niebezpieczeństwa. Sadząc nowe drzewa, ZDM kieruje się nie tylko kwestiami estetycznymi i ekologicznymi, ale przede wszystkim funkcjonalnością nowej zieleni. Wybrano więc gatunki, które nie będą utrudniały widoczności kierowcom. Są to m.in. dąb przypółkowy, robinia akacjowa czy lipa srebrzysta. Wprowadzono też nowy gatunek, wiązowiec zachodni. 5 tych drzew posadzono przy ulicy Skowrońskiego. Równolegle z nasadzeniami prowadzona jest też wycinka starych drzew, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pieszych i kierowców. Ze względów bezpieczeństwa ZDM zaplanował wycinkę lip przy ulicy Mickiewicza. Tu sprawa okazała się jednak bardziej skomplikowana. Pomysł wycięcia blisko 130 drzew oprotestowali mieszkańcy, a wojewódzki konserwator zabytków w maju wpisał drzewa do rejestru zabytków. Ostatnia wizyta, która odbyła się na ulicy Mickiewicza, potwierdziła, że faktycznie jest jakaś ilość drzew, które będą musiały bezwzględnie zostać usunięte. Jakby konserwator zabytków tutaj też nie miał zastrzeżeń, bo sam przyznał, że są to drzewa, które mogą stanowić zagrożenie zarówno i w ruchu pieszym, jak i ruchu samochodowym. Natomiast wszystkie te sprawy, które byłyby związane z wycinką lip, rozważane jest nasze odwołanie do ministra. O losie drzew przy ulicy Mickiewicza ma ostatecznie zdecydować ministerstwo. Katarzyna Magiera, Telewizja Imperium Gliwice.